Dzień dobry, chciałam z rozpędu powiedzieć dobry wieczór, bo zawsze robię live wieczorem. A tu taka niespodzianka, godzina 13, dzisiaj wyjątkowo, ale dlatego, że też jest wyjątkowy gość, a raczej gościni, bo tak mi nam powiedzieć. Ale też wyjątkowa okazja, bo przy okazji startu sprzedaży webinaru Agnieszki, z którą dzisiaj będę rozmawiać, o tym webinarze też dwa słowa powiemy. Czekacie, widzę tu w komentarzach, będzie powtórka, słuchajcie, też będzie powtórka i też wywiad poprzedni z Agnieszką, bo Agnieszka nie jest pierwszy raz u mnie, jest też na YouTubie, na moim YouTubie wymagające.pl jest taka playlista, która się nazywa Wywiady ze specjalistami i ostatnio rozmawiałyśmy o samoregulacji hanidów, a dzisiaj będzie o samoregulacji mamy Hajnida, czyli to tak naprawdę o nas, o kobietach, o matkach i o tym, co spotyka mamy wymagających dzieci, jak one sobie mogą z tymi swoimi emocjami i zarządzaniem stresem radzić. Witajcie serdecznie. Ja się nazywam Magdalena Konsta, jestem psycholożką, pedagogzką, promotorką karmienia piersią i dulą i prowadzę bloga wymagające.pl właśnie dla rodziców wymagających dzieci. Chciałam powiedzieć nawet dla mam wymagających dzieci, bo jednak większość czytelników to czytelniczki, czyli kobiety. No i dzisiaj jest ze mną właśnie Agnieszka Stążka-Gawrysiak, która jest profesjonalnym coachem i pierwszą w Polsce facylitatorką metody self-reg. Jest autorką książki, która przybliża self-reg dzieciom i tak naprawdę też rodzicom. To jest ta książka, słuchajcie, ja tę książkę mam i ja tę książkę też. Tak patrzę, czy widać? O, widać. Objęłam swoim matronatem, także tu z tyłu, jak znajdziecie moje logo, to nie jest absolutnie żaden przypadek. Książka notabene świetna i też widziałam, że jest rewelacyjnie dużo bardzo dobrych opinii. Mojej prywatnej córce lat 4 się również podoba i chętnie słucha. Prywatnie Agnieszka jest wysoko wrażliwą osobą, o tych wysoko wrażliwych osobach też dzisiaj będziemy mówić. Jest mamą trzech synów. Więc tego obciążenia stresem i bodźcami pewnie masz sporo. No i właśnie poprzez coaching, poprzez szkolenia, warsztaty i blog Byle Matki, bo pod takim hasłem znajdziecie Agnieszkę w internecie, wspiera wrażliwe osoby na drodze do tego życia nieobciążonego tak bardzo stresem, nieobciążonego złością i do wzmacniania u siebie samoregulacji. No, ależ długo No, ale przedstawiam. Cześć Agnieszko. prowadzenie. Cześć Magdo, bardzo Ci dziękuję za to prowadzenie. Już nic sama nie muszę o sobie mówić, bo wystarczy, że tak odtworzę to, co powiedziałaś. O mnie już mogę, wiesz, stosować to Super. nagranie gdzieś tam w internecie. No właśnie. No, to dobrze, że się tak przedstawiłam. Słuchaj, to ja bym chciała zacząć właśnie o takie dwie rzeczy mamy, tak? Mamy samoregulację i mamy wysoko wrażliwe osoby. Tam zaczęłam od tego, czym jest samoregulacja, bo mam takie teraz ostatnio poczucie, troszkę jak sobie tam szwendam się w internecie w różnych miejscach, że wiele osób myli samoregulację z samokontrolą. No bo tu samo i tu samo i nam się to kojarzy gdzieś tu emocje, kontrolowanie emocji, regulacja emocji. Czym jest właściwie ta samoregulacja, jak ty ją rozumiesz? Samoregulacja w ogóle ma w psychologii ponad 300 znaczeń, jak wyliczono w jednym z instytutów badawczych. I niektóre z tych znaczeń pokrywają się, znaczy są bardzo bliskie samokontroli, tak? Czyli tłumaczy się, że samoregulacja to jest jakby kontrolowanie siebie w obszarze między innymi emocji. Ale nie taką definicją się zajmuję ja. Jako ekspertka self-reg przyjęłam definicję samoregulacji, którą stosuje również Stuart Shanker, profesor kanadyjski, który wymyślił metodę self-reg. I ta definicja mówi, stawia właściwie tą samoregulację trochę w opozycji do samokontroli, znaczy nie zupełnie w opozycji, ale jednak wyraźnie rozgranicza te dwa pojęcia. Samokontrola to jest to, jak dobrze sobie radzimy ze stresem ogólnie. I jak bardzo dużo napięcia odczuwamy w wyniku różnych bodźców, jak sobie z nim radzimy, jak zużywamy energię i jak ją odbudowujemy. Czyli takie ogólne pojęcie dotyczące jakby całego ciała, całego umysłu, jakby wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka. Natomiast samokontrola to jest taka umiejętność umysłu, taka tak zwana funkcja wykonawcza naszego umysłu, która polega na tym, że jesteśmy w stanie w obliczu jakiegoś bodźca, impulsu, czegoś, na co mamy ochotę tu i teraz, jesteśmy w stanie się powstrzymać i tak pokierować swoim zachowaniem, swoimi słowami, gestami i tak dalej, żeby się zachować zgodnie z jakimś planem, jakimś celem, jakąś wartością. Także samokontrola to jest takie dużo węższe pojęcie i bardzo ważne jest to, że samoregulacja służy temu, żebyśmy jakby zachowywali energię, tak? Żebyśmy dalej żyli, nie padli po prostu pewnego dnia z przeciążenia. Natomiast samokontrola to jest ta właściwość, tak, ta umiejętność, która zużywa energię, tak? Czyli im więcej tej samokontroli używamy,
im bardziej się powstrzymujemy, gryziemy palce, nie wiem, gryziemy w język, nie mówimy czegoś, tym więcej energii zużywamy. I to jest trochę jak taki mięsień, który nam może w pewnym momencie puścić, nie wiem, naciągniemy sobie jakiś mięsień czy więzadło i po prostu nie działa, tak? I w tym momencie wybuchamy, wrzeszczymy, mówimy szefowi coś, co sprawi, że nas zwolni, mówimy coś teściowej, co nam popamięta na całe lata i tak dalej. Czyli z tego, co zrozumiałam, w samoregulacji jest ten element dbania o to, żeby ta energia była cały czas na zadowalającym poziomie, czyli ten element taki właśnie odbudowywania, czyli regulacji, a nie tylko kontrolowania, trzymania. Dokładnie tak. Sposób. Dobra, to przejdźmy do tego drugiego kawałka, który może też nie dla wszystkich być do końca jasny, czyli wysoko wrażliwa osoba. Nie przepadam za tym tłumaczeniem, uważam, że powinna być wysoce wrażliwa osoba, tak, żeby było językowo zupełnie poprawnie, ale trzymajmy się tego, co gdzieś poszło w Polskę, czyli wysoko wrażliwa osoba. Kim jest wysoko wrażliwa osoba? O kim my mówimy? Wysoko wrażliwa osoba to jest taka osoba, która mocno przetwarza bodźce, tak ogólnie, czyli... Oczywiście jest bardzo dużo w cudzysłowie odmian takich wysoko wrażliwych osób. Tak samo jak wiele jest odmian hajnitków, co na pewno wiedzą mamy hajnitków, że są to bardzo różne osoby, mają różne cechy, ale wspólne wszystkim wysoko wrażliwym osobom jest to, że bodźce, które do niej docierają, są przez nie odbierane i przetwarzane mocniej, głębiej. Czyli na przykład, jeżeli osoba przeciętnie wrażliwa wyjdzie na ulicę i tam jest, nie wiem, dużo hałasu, tramwaj jedzie, ktoś tam trąbi, ludzie biegają, krzyczą, no to dla niego to nie jest przyjemne, ale no da radę. Oczywiście chyba, że jest w fatalnej formie, tak, no to wtedy gorzej. Natomiast wysoko wrażliwa osoba odbierze to jako coś bardzo, bardzo inwazyjnego, poczuje się fatalnie, taka cała zestresowana i prawdopodobnie będzie chciała dokonać jakiejś ucieczki, tak, czyli nie będzie w stanie tego wytrzymać. Czy ty masz jakieś swoje doświadczenia z bycia wysoko wrażliwą osobą, takie niedawne, które byś mogła właśnie do tego porównać? Co ciebie rozregulowuje tak, a na co inni na przykład nie zwracają uwagi? A mamy godzinę na to? Mogę godzinę gadać. Powiem ci od razu, o czym pomyślałam, wiesz, bo ostatnio byłaś zaproszona do telewizji śniadaniowej gdzieś tam zerknęłam na twój opis, że dla ciebie to, co tam się działo przed wejściem na antenę, to była taka klasyczna sytuacja rozwalająca system osoby wysokowrażliwej. Mogłabyś się tylko odnieść, bo myślę, że to jest o różnych bodźcach i to jest ciekawe. To znaczy, to już mówię. Od razu przy okazji króciutko mówię różne obszary samoregulacji. Biologia. Biologia, czyli wszystko to, co wpływa na nasze ciało. Po pierwsze, bodźce wzrokowe. Ja w ogóle jestem nadwrażliwa bardzo wzrokowo, a jednocześnie mam fatalny wzrok, mam minus 15. Więc jeżeli dużo ludzi mi biega dookoła, nie wiem, tak mrowią się, to dla mnie to jest bardzo trudne. I to nie tylko w takiej sytuacji, że jest, nie wiem, tłok i tak dalej, tylko naprawdę wystarczy na przykład jedno małe biegające dziecko, które po prostu porusza się jak tchórzofretka i ja nie wiem, gdzie ono będzie za chwilę. To już jest dla mnie stres, tak? Czyli bodźce wzrokowe, oczywiście światła, tak? Mnóstwo dźwięków. Po pierwsze te dźwięki dobiegające z tego miejsca, gdzie było nagrywane, tak? Jakby z tej sceny, czy jak to nazwać. Jakaś muzyka w tle, szmer rozmów. No już mam ochotę się złapać za głowę, jak sobie to przypominam w ogóle. Potem obszar poznawczy, to jest obszar biologiczny, tak? Już nie będę wszystkiego, zapachy, ja jestem też wrażliwa na zapachy. Ja też. No właśnie, i oczywiście mnóstwo osób miało jakieś perfumy, wody toaletowe, dla mnie to była taka piorunująca mieszanka, jak w perfumerii prawie, że. Jeszcze cię malują tymi wszystkimi takimi pachnącymi, że każde to pachnie. To nie pachniało, wiesz? Dzięki Bogu nie pachniało, tak? Więc to było jakieś takie bezwonne. Ale no było to już było obciążające. Dalej obszar emocji, tak? Drugi obszar samoregulacji. No i oczywiście byłam bardzo rozemocjonowana, ponieważ pierwszy raz miałam być w telewizji. I sobie oczywiście nawyobrażałam, co to powiedzą te dwie psycholożki, które tam miały być, że na pewno będą behawiorystkami i w ogóle będą kręciły nosem na jakieś nowoczesne metody bezstresowego wychowania i tak dalej. No więc byłam taka trochę przestraszona, kto mnie spotka, tak? No i emocje, tak powiedziałam na swoim fanpage'u, że tam będę. No właśnie, a może się będę musiała wstydzić tego i tak dalej, i tak dalej. Obszar poznawczy, wiedziałam, że muszę się skoncentrować, tak, że jakby w bardzo krótkim czasie pod takim obstrzałem kamer będę musiała jakoś w miarę sensownie mówić, no więc tam jakby wyciszałam sobie myśli, żeby tam nie mieć przeładowania takiego umysłowego.
No poza tym oczywiście musiałam wiedzieć, gdzie siąść, jak musiałam włosy trochę na przykład odgarnąć, miałam tutaj dużo włosów i one zasłaniały kamerę, więc jakby miałam w tyle głowy, że te włosy gdzieś muszę trzymać tak, żeby kamera nie była zasłonięta. Obszar społeczny, tak, czwarty obszar samoregulacji, to w ogóle sam fakt bycia z ludźmi, tak, że ja w ogóle tam idę i będę z kimś gadać. To, że z tobą teraz rozmawiam, to też jakby... No gdyby nie to, że się znamy dobrze, tak, to też byłby dla mnie, gdyby to był pierwszy raz, tak, pierwsze nasze spotkanie, to bym była potężnie zestresowana. I obszar prospołeczny, no tu akurat nic nie działało za bardzo. Obszar prospołeczny to jest o takim byciu moralnym, etycznym, dobrym człowiekiem, tak, czyli jakby takim albo moralnym, etycznym, albo jakby w ogóle byciu z innymi ludźmi, dla innych ludzi, czyli jeżeli ktoś w moim otoczeniu się emocjonuje, jest przestraszony, nie wiem, zły, to ja to bardzo mocno odczuwam i to jest dla mnie po prostu silny stresor. I taka jedna sytuacja, mamy już, widać, że tego jest dużo, tak? Przeciętnie wrażliwa osoba też byłaby pewnie zestresowana, natomiast dla wysoko wrażliwej to już jest takie duże kombo. No tak, ale jedna z naszych notabene wspólnych znajomych, Kasia, skomentowała, że też była niedawno w telewizji śniadaniowej i ona właśnie czuła się jak w raju przez to, no że tak dużo się działo i tak dużo było tych różnych bodźców. To była fajna rzecz, która pokazała, jak bardzo ta sama sytuacja może być różnie odbierana w zależności od tego, jak nasz układ nerwowy, jak nasz mózg i nasze zmysły funkcjonują. To jest niesamowite, że jedna osoba to odbierze właśnie jako źródło stresu, a druga wreszcie się zanurzy w tej wielozmysłowej stymulacji, jeszcze społecznej i zmyśli, jest, wreszcie się coś dzieje. Nie? Że to jest niesamowite. Tak, dobra. To dlaczego jest takie ważne, żeby właśnie ta samoregulacja była kawałkiem, o który osoby wysoko wrażliwe dbają? Dlaczego to jest takie ważne, żeby te osoby wysoko wrażliwe dbały o swoją samoregulację, a nie tylko właśnie o samokontrolę, czyli zaciskanie zębów i niewybuchnięcie tu i teraz? No jeżeli będą długo zaciskały zęby, nie będą pokazywały, że są przestymulowane, nie będą nic z tym robiły, tak? Nie będą stosować strategii, które je wspierają, to w pewnym momencie zaczną wybuchać, tak? I no nie wiem, jeżeli matka jest wysoko wrażliwa, zwłaszcza matka hajnitka, no to ona w zasadzie ma prawo wybuchać wiele razy dziennie, tak? Ponieważ w ogóle macierzyństwo funtuje nam mnóstwo bodźców, które nas przestymulowują, nawet średnio wrażliwe osoby. Natomiast dla wysoko wrażliwej osoby bycie na przykład na co dzień z dwulatkiem, ja mam teraz 2,5-latka, mój najmłodszy ma 2,5 roku, no i naprawdę self-rack mi się bardzo przydaje, bo byłabym po prostu cały czas chyba rozregulowana z nim, tak? On ma teraz taką fazę, że on musi coś, ma jakieś swoje wyobrażenia, że on miał otworzyć szufladę, a nie ja, tak? No i oczywiście straszliwa rozpacz. Więc co robi wysoko wrażliwa osoba? Też się zaraża, może nie rozpaczą, ale no, czuje złość, irytację, jakieś takie też silne emocje. A to z kolei bardzo zaraża dziecko. Właśnie ważne jest to, o tym koniecznie chciałam powiedzieć, że istnieje coś takiego jak rezonans limbiczny i on sprawia, że zarażamy się, my ludzie, zarażamy się od innych emocjami. Na pewno każdy z Was ma takie doświadczenie, każda z Was, pewnie same mamy tutaj są, takie doświadczenie, że na przykład wchodzimy do jakiegoś pokoju, w którym siedzą ludzie i w ogóle nikt słowa nie mówi, wszyscy, nie wiem, czytają książki, siedzą przy komputerach, ale nas po prostu mrozi, czujemy, jakby siekiera wisiała w powietrzu i czujemy, że ci ludzie są wkurzeni na siebie, czy w ogóle na coś wkurzeni. Ja dlatego strasznie się źle czuję na przykład w poczekalniach, bo tam jest mnóstwo zestresowanych osób, zwłaszcza w szpitalu, przychodni, to jest w ogóle bardzo trudne doświadczenie. Zarażamy się też pobudzeniem nawet takim radosnym. Jeżeli mamy, nie wiem, piątkę dzieci, które biegają, no właśnie wczoraj miałam urodziny ósme mojego syna najstarszego i przyszło jego 4 kolegów. Miałam 5 ośmiolatków w domu, jeszcze 5-latka i 2-latka i oni wszyscy biegali i wrzeszczeli i byli po prostu zachwyceni. I ja, wiecie, ja się cieszyłam z nimi z jednej strony, ale w pewnym momencie poczułam się tak pobudzona, że musiałam się schować do sypialni, w ogóle nałożyć kołdrę na głowę i tak chwilę posiedzieć, bo myślałam, że zaraz zacznę wrzeszczeć na te dzieci. Bo było to za dużo, tak? Więc ważne jest to, że jeżeli mama hajnitka jest rozregulowana, jest nerwowa, jest zestresowana, niedospana, taka no po prostu źle się czuje we własnej skórze, to dziecko będzie to odzwierciedlało, tak? Dzisiaj postaram się wieczorem albo jutro opublikować wpis na podroboczym tytułem Jeśli dziecko cię wkurza, spójrz w lustro. No właśnie tam o tym piszę, jak to działa. Jak to działa właśnie na poziomie takim, takiego zarażania.
Ja sobie też pomyślałam, że niedaleko pada jabłko od jabłoni i oczywiście jak się jest wysoko wrażliwą osobą, to jest niestety bardzo duże prawdopodobieństwo, że któreś z naszych dzieci, albo wszystkie z nich też będzie miało cechy, czy to temperamentu trudnego, czy high need baby, czy w ogóle osoby wysoko wrażliwej, czy też takiej osoby, która jest nadwrażliwa na jakieś tam bodźce sensoryczne. No i tak jak powiedziałam, że my się nawzajem nakręcamy różnymi rzeczami, no to dzieci są rewelacyjnie dobre w czytaniu mowy ciała, tonu głosu, sposobu poruszania się i to, że my jedziemy na takich resztkach samokontroli, na takich totalnych oparach, jakby nie mówimy dziecku, że mamy serdecznie dosyć różnych rzeczy, to bardzo często no i tak to czuje. Tak, ono to wyczuwa, a w dodatku ma taki dysonans trochę poznawczy, bo ja kiedyś w samych początkach mojego macierzyństwa absolutnie nie zamierzałam pokazywać żadnej irytacji mojemu synowi, wysoko wrażliwemu właśnie. I kiedy byłam bardzo wkurzona, to oczywiście tylko zagryzałam zęby i tak cedziłam, że wszystko jest dobrze, tak? W ogóle cudownie i w ogóle może się do mnie przytulić, już nie będę tego prezentować. Ale on był coraz bardziej rozchwiany, bo widział, że jego ciało w zasadzie, tak? Jego mózg limbiczny rozpoznawał, że coś z mamą jest nie tak, mama jest jakaś wkurzona, nie wiem, zdenerwowana. Natomiast próbowałam nakładać na to taką maskę anioła, matki anioła, super cierpliwej. No i dziecko miało po prostu potężny dysonans i to je tylko bardziej niepokoiło i bardziej jakby tak rozchwiewało. No tak, bo dostawało taki niespójny komunikat, co innego słyszało, co innego słyszało w warstwie takiej językowej, co innego słyszało w warstwie emocjonalnej, jeszcze inaczej się zachowywało twoje ciało, ale niby chciałaś przytulić, ale przytulałaś trochę inaczej niż się przytula osoba, która jednak chce się przytulić, nie? Tak, to bywa dla dzieci taki trudny ten komunikat, który bywa niespójny. Ja na warsztatach, tylko jeszcze powiem, na warsztatach często podaję taki przykład. Wyobraź sobie, że spotykasz w ciemnej uliczce jakiegoś takiego ciemnego typa z nożem, który właśnie, nie wiem, żąda od ciebie portfela. I to jest pierwsza sytuacja. A druga sytuacja jest taka, że on jest z nożem, ale mówi przesłodkim głosem, takim ociekającym miodem, przemawia do ciebie czułymi słówkami. No przecież ta druga sytuacja jest dużo bardziej przerażająca, prawda? Bo nie dość, że typ z nożem, to jeszcze no coś, no nie wiem. Coś nie gra. No coś bardzo nie gra, coś jest bardzo nie tak, no psychol po prostu. A ja zastanawiam, Agnieszko, czy jesteś w takim pierwszym kroku samoregulacji takiej wrażliwej mamy Hajnida w takim kontekście jakby, co możemy zrobić, jeśli, no właśnie, no nie jesteśmy w stanie spać lepiej, bo nie jesteśmy, bo nasze dziecko się często budzi, nie mamy drugiej osoby dorosłej, która mogłaby to dziecko ogarniać w nocy, no wiesz, pijemy zimną kawę, bo właśnie jest tysiąc innych rzeczy w międzyczasie do załatwienia i do zrobienia i trochę jakby brakuje nam tego poczucia kontroli nad rzeczywistością, już więcej nie jesteśmy tam w stanie wyrwać i ugrać dla siebie, czyli jakby tak realnie zaopiekować się tą rzeczywistością bardziej już nie możemy. Co możemy zrobić w tej warstwie takiej właśnie samoregulacyjnej już na poziomie, wiesz, swojej głowy? To znaczy oczywiście, ja myślę, że jednak prawie zawsze możemy coś poprawić w biologii. Za przeproszeniem wysikujmy się wtedy, kiedy potrzebujemy. To jest taka prosta rzecz, tak? Natomiast niesamowicie rozdrażnia, tak? Jeżeli mamy pełny pęcherz i nie idziemy do toalety, to jest też moje doświadczenie, jestem przekonana, że co najmniej jest tu jedna mama, która to ma, takie doświadczenie ze sobą, leżę, dziecko mi usypia od 2 godzin przy piersi, a ja bardzo muszę do toalety i taka złość we mnie rośnie i już tak bardzo muszę, ale przecież nie wstanę, bo się rozbudzi. No tylko problem jest taki, że jak ja czuję tę złość, to dziecko też się rozbudza, bo ono tę złość też współczuwa. Więc po prostu potrzebujesz pójść do toalety, to idź, trudno, ono nie umrze, możesz się zabrać ze sobą. Taka absolutna podstawa, tak? Wiesz co, ja sobie pomyślałam, jak teraz powiedziałaś o tej toalecie, to ja pomyślałam, że bardzo często tak jest z pragnieniem. Jest dużo osób, które bardzo kiepsko wyczuwa pragnienie, znaczy czuje, że mu się chce pić dopiero jak już głowa boli, to znaczy, że już jest się poważnie odwodnionym. Dużo dzieci też tak ma zresztą, że one z różnych powodów są wkurzone i się złoszczą, bo już są odwodnione, a tak naprawdę nie czują wcześniej, że chce im się pić. To jest taki kawałek teraz na lato i na te cieplejsze miesiące, żeby naprawdę mocno tego pilnować, ale też jak się karmi piersią, to generalnie zapotrzebowanie na płyny, czy jest się w ciąży, jest większe. Po prostu trzeba tego pilnować. Są ludzie tak jak ja, którzy są jakoś niewyuczeni tego, w sensie może właśnie ja się zaczynam wyuczać, ale ja bardzo kiepsko na przykład czuję głód, pragnienie, różne takie rzeczy i ja muszę bardzo świadomie tego pilnować, bo mi moje ciało daje bardzo późno znać, że mi na przykład, że ja już jestem głodna. Ja czuję, że jestem głodna, jak już jestem wściekła.
na przykład. Też tak miałam, ale właśnie to wykształciłam. Tak. Bo widziałam też, że mój najstarszy syn tak ma i stwierdziłam, że jeśli ja się tego nie nauczę, no to on się już tym bardziej nie nauczy, tak? On też jakoś musi obserwować mamę. Tak, to, to można się tego wyuczyć w każdym, ale jest to takie wyuczalne, takie na zasadzie takiego koncentrowania się na różne odczucia z ciała dużo wcześniej, skanowania swojego ciała co jakiś czas. Na początku jest takie bardzo sztywne. Są różne aplikacje na telefon, które notabene pomagają, jak ktoś tak na początku ma problem z pilnowaniem tego tak, w takim godzinowej formie. No okej. A jeśli już ten kawałek taki biologiczny mamy gdzieś, no lepiej lub gorzej, ale zagospodarowany? To zaczęłabym od, znaczy zająłabym się umysłem. Gdybym miała dać kilka takich rad, to rada numer jeden, spróbuj się pozbyć poczucia winy. I jakiegoś takiego, tak, i takiego wynagradzania dziecku tego, że nie byłam idealną mamą. Bo to jest bardzo często taki, taki diabelski cykl, że dziecko cały dzień jęczało, ja bardzo długo jechałam na tej samokontroli, zmęczona, niewyspana, ale nie, będę dobrą mamą, tak, nazwę emocje, przytulę, będę obok, będę podążała i takie tam, chcę piąty kubek, dobrze, daję piąty kubek, ale to nam zużywa energię coraz bardziej, coraz bardziej, w pewnym momencie zaczynamy wrzeszczeć, tak? No i oczywiście, o matko, nawrzeszczam na dziecko, co ze mnie za matka, ojej. Dobra, to ja mu to teraz wynagrodzę, ja mu to absolutnie będę tak, i będę już takim aniołem, w ogóle nigdy więcej nie nawrzeszczę, będę, jutro się z nim będę cały dzień bawić jakimiś montessoriańskimi pomocami, tak, i absolutnie zarobajek oczywiście, tak, absolutnie nie będę zaglądała do komórki, no będę ideałem matki, no więc następnego dnia stara się coraz bardziej, oczywiście znowu nie przez pana noc, tak, więc energii bardzo mało i stara się, stara, ale tak się nie da i znowu wybucha, no i wyrzuty sumienia koszmarne, nie ogarniam, w ogóle nie powinnam była być matką, to ja mówię o sobie, tak, to było moim udziałem, właśnie kiedy mój syn był takim starszym niemowlakiem, spał fatalnie, miał krzyki nocne przez 4 miesiące, kilka razy każdej nocy, takie ataki po 15 minut, wrzasków naprawdę. No właśnie, i ja się bardzo starałam być taką mamą, wiecie, jak, no jak z tych wszystkich grup bliskościowych, która nieba przychyli i nigdy się nie zezłości, rozumie, że jak dziecko się złości, to ono po prostu ma trudność albo niezaspokojone potrzeby. Bardzo się starałam, ale mi to nie wychodziło, bo miałam za mało zasobów po prostu. I ja jestem wielką zwolenniczką grubej kreski, to znaczy nie mówię o tym, że dobra, nawrzeszczałam, czy tam dałam klapsa nawet, co tam, tak, luz. Nie tak oczywiście, tylko jakby pójść po rozum do głowy, zobaczyć, co sprawiło, że nawrzeszczałam i spróbować potem to odkręcać, tak? Czyli wrzeszczałam dlatego, że na przykład nie korzystałam z toalety, byłam odwodniona, byłam głodna, a przed snem na przykład 3 godziny sobie siedziałam na Facebooku, tak? Gdzieś tam do północy, zamiast pójść spać jak najszybciej. Więc właśnie jakby uderzać w te przyczyny, tak? Odciąć sobie poczucie winy, przynajmniej na pewien czas, zobaczyć, jak to jest, to naprawdę... Można powiedzieć sobie, dobra, eksperymentuję, teraz przez 3 dni nie będę miała poczucia winy i nie będę próbowała dziecku wynagrodzić i zobaczymy, co się stanie. I naprawdę gwarantuję, że jeżeli spróbujecie to zrobić, to będzie łatwiej po prostu, bo nie ma tego cyklu, tak? Nie ma tego napinania cały czas tego mięśnia samokontroli. To, co ty powiedziałaś, to mnie od razu się kojarzy z grupami samopomocowymi i z terapią osób uzależnionych, na przykład osób uzależnionych od alkoholu. To jest to taki... Ostatnio dostałam taki komentarz, chyba nawet mail albo jakiś taki komentarz w mediach społecznościowych, że komuś bardzo, bardzo to pomogło i to bardzo wsparło. Jak mówiłam o tym, że każdy dzień jest jakby nowym początkiem, że każdego dnia można, albo każdej godziny tak naprawdę możesz zaczynać wszystko od nowa. I to jest coś takiego, co ja właśnie sobie mocno wzięłam, jak się uczyłam psychologii, właśnie co jest stosowane w psychoterapii i w leczeniu uzależnień. Potem się mówi o tym, że jeżeli jest na przykład nawrót, ktoś jest uzależniony od alkoholu i już na przykład nie pił przez 5 roku i jednak się napił tylko alkoholu, to nie jest tak, że on już przekreślił całe 5 roku abstynencji, to już jest w ogóle bez sensu i może zacząć z powrotem pić, bo się nie nadaje do niej picia, tylko się mówi, okej, dałem ciała, dlaczego dałem tym razem ciała, dlaczego się napiłem, co właśnie na to wpłynęło, tak jak mówisz, jakby analizujemy, co było przed, w emocjach, w biologii, w środowisku, z kim się spotkałem, gdzie byłem i tak dalej, oddzielam kreską i jakby zaczynam znowu od początku. No także bardzo ważne jest to, że właśnie w tej terapii osób uzależnionych mówi się o tym, że ty masz się dzisiaj nie napić, w sensie, że ty masz dzisiaj się postarać jak najlepiej możesz, a to nie znaczy, że musisz być
albo dzisiaj przez tą godzinę, albo przez te 15 minut. Ale to jest ważne to, co powiedziałaś, że bierzemy, jakby próbujemy wyciągnąć wnioski z tego, co się zadziało wcześniej i co by można ewentualnie poprawić. Wiesz co, i mnie się od razu teraz przepraszam kojarzy... Przepraszam, oczywiście. Jeżeli nawrzeszczałam, jeżeli zachowałam się nie tak, to też przepraszam i wyjaśniam, co się takiego wydarzyło i że będę się starała, żeby się tak nie wydarzało. Wiesz co, bo mnie się od razu, bo tak mówimy o tych rzeczach biologicznych, którymi się możemy zaopiekować, a dla mnie jest też ten kawałek taki związany z innymi ludźmi. Bo trochę mówimy o mamie Hajnida, o mamach, które są wysoko wrażliwe, ale mam poczucie, że bardzo często tym brakującym elementem układanki, żeby siebie jakoś w miarę samoregulować na bieżąco, to jest jednak pomoc innych od dorosłych. Bardzo, tak, tak, tak. Doświadczenie moich klientek, które właśnie pracują nad takimi wybuchami, nad takim wypaleniem jakimś macierzyńskim, to jest wspólne doświadczenie, że one mają bardzo mało wsparcia z zewnątrz. Są z dzieckiem takim malutkim przez prawie cały dzień albo cały dzień, tak, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Bardzo mało gdzieś wychodzą bez niego, nie mają swojego życia często i mają bardzo małe wsparcie partnera czy kogokolwiek innego. Więc też kolejna rzecz, kolejna jakby rada czy taki postulat jest taki, jeżeli jesteś wysoko wrażliwa, to po prostu bierz każdą pomoc, jaka tylko przyjdzie, tak, i to warto sobie to rozpracować w głowie, bo no wiele osób mówi, no w życiu panią sprzątającą, przecież co ja jestem, jakaś, nie wiem, hrabina czy coś takiego, a naprawdę i kobieta zarobi, i ty będziesz miała trochę ulgi, parę godzin w tygodniu czy raz na dwa tygodnie, naprawdę warto, tak? Czyli takie, no wszystkie ręce na pokład, jeżeli ktoś proponuje, że się, nie wiem, dzieckiem zajmie przez chwilę, to jakby nie kwoczyć, tylko dobrze weźmij go, a ja sobie wtedy odpocznę. I oczywiście, kiedy już go ktoś weźmie, tego małego Hajnidka, no to nie rzucać się w wir sprzątania, tylko naprawdę zrobić coś, co nam sprawia przyjemność. Oczywiście to jest pułapka prawie każdej matki, że dobra, ktoś zabrał dziecko, to ja teraz popracuję, albo sprzątnę sobie w spokoju, albo poprasuję, tak? No i to nie jest dobry pomysł, bo to nadal nam zużywa baterię, zużywa energię, dziecko wróci i no, będziemy już bardziej zmęczone niż byłyśmy, a jeżeli się zregenerujemy, to jest szansa na bardzo miły wieczór. Ale są ludzie, którzy się regenerują potem na przyprasowaniu. Ja nie jestem, ale słyszałam o takich, którzy pracują w ramach hobby. Jesteśmy indywidualistami, każdy jest inny. Jeżeli takie osoby są, to oczywiście proszę bardzo. Zapraszam też do mnie, zawsze mam górę prasowania, jakby ktoś miał nadmiar energii do tego. Nie, oczywiście warto robić to, co lubimy. Co bardzo podkreśla, że jesteśmy różni i każdy się regeneruje trochę inaczej. Też na warsztatach zawsze pytam, kto lubi kąpiel z taką pachnącą, z pianką, jeszcze przy świecach. No i tam oczywiście część osób się zgłasza. Ja pytam, a kto tego nienawidzi? No oczywiście druga część się zgłasza. Ja na przykład nie znoszę. Wszystko w takiej kąpieli jest najgorsze. Leżanie w ciepłej wodzie, piana, jeszcze nie najbardziej pachnąca. Świece to jest w ogóle koszmar dla mnie, nie znoszę. Bo takie pełgające światło, ja to wtedy źle widzę, się denerwuję i w ogóle to nie jest romantyczne, tylko to jest tylko wkurzające. Więc znajdźcie sobie to, co lubicie, naprawdę lubicie i nieważne, co mówią, że jak będziesz biegała, to na pewno będziesz miała dużo energii. Nie, jak wasze bieganie nie jest dla ciebie, albo w ogóle sport nie jest dla ciebie, tylko pójdź sobie na spacer, albo w ogóle sobie poleż, tak? Czyli no to, co lubicie, naprawdę. Ja myślę, że tu są takie dwie pułapki, w które właśnie często się wchodzi. Po pierwsze to, co powiedziałaś, nieumiejętność przyjmowania pomocy i wsparcia. Też się bardzo często spotykam, że mamy mają wyrzuty sumienia, że na przykład są na urlopie macierzyńskim, a chciałyby mieć nianie dwa dni w tygodniu na 4 godziny. No bo ludziom się często wydaje, że urlop macierzyński to jest jakieś niewolnictwo i to, że to polega na tym, że jest się 24 godziny na dobę w domu z dzieckiem i że jak się jest na urlopie macierzyńskim, to oznacza, że nikt inny poza matką dzieckiem nie może się zajmować, albo że nie można tej opieki za pieniądze jakoś zorganizować. To absolutnie to nie jest prawda. Ale też jest ten drugi kawałek, taki też związany z jakimś perfekcjonizmem, czyli nikt tak dobrze jak ja, nie posprząta, nie umyje okna, nie ugotuje dziecku, przecież jak zostawię na ten, nie nakarmi dziecka tak dobrze, bo to przecież trzeba jakoś tam odpowiedzieć. Nie pobawi się tak sensownie. No i to są takie już rzeczy do pracy własnej, jeśli wam się takie rzeczy pojawiają w głowie. Niestety bardzo często partnerzy, ojcowie dzieci się wycofują właśnie ze względu na ten nasz perfekcjonizm, no bo jeżeli patrzymy mu na ręce, nie tak przewijasz, nie tak przekładasz, ale weź teraz może czymś innym się bawi, bo już się tym bawicie godzinę na przykład.
czy coś takiego, no to ten mąż po prostu, czy tam partner życiowy raczkiem się wycofa na swoje stanowisko na kanapie i po prostu będzie stamtąd obserwował życie rodzinne, a my będziemy po prostu przemęczone. Bo to jest właśnie ten drugi kawałek, o którym powiedziałaś, czyli oddawanie jednak odpowiedzialności innym dorosłym, w takim znaczeniu, że jeżeli ktoś zostaje z moim dzieckiem, to jeżeli to jest taka osoba, która nie zagraża bezpieczeństwu dziecka bezpośrednio, czyli nie ma takich totalnie głupich pomysłów, to naprawdę w większości dzieci nie zadzieje się jednak krzywda, jeżeli one dwa razy w tygodniu po dwie godziny zajmie się babcia i nawet nakarmi tym ciasteczkami czy czymś tam, to bardzo często jak sobie ważymy te zyski i straty, no to w stratach jest ten kawałek, no tak moje dziecko zje schłodzone białym cukrem ciasteczko, ale w zyskach jest to, że ja przez te dwie godziny patrzenia w sufit na przykład albo spaceru, albo czegoś tam, mam na tyle odzyskanej tej energii, że całościowo jestem przez następne pół tygodnia dużo lepszą matką i jestem w stanie poświęcić te dwa ciasteczka z cukrem na rzecz relacji, bliskości, mojego samopoczucia, a przez to samopoczucia mojego dziecka i tak dalej. Nie, że to jest taki kawałek, że my często byśmy chciały oddać część rzeczy, ale żeby ktoś zrobił dokładnie tak samo, tak jak my byśmy chciały. Tak, tak, tak. W ogóle wysoko wrażliwe osoby bardzo często mają taką dużą potrzebę kontroli. I no nie wiem, nawet wychodzenie z domu, ja tak mam, ja się z tym zmagam cały czas już od 8 lat, od kiedy jestem mamą, jak wychodzę z domu, to mam kompletne posiłki dla moich trzech synów, ubranie na zmianę oczywiście dla najmłodszego, ale czasem potrafię też dla starszych wziąć, jeżeli idziemy do jakiejś sali zabaw, bo przecież mogą gdzieś tam, nie wiem, wpaść do jakiegoś basenu z wodą czy cokolwiek takiego. Oczywiście picie, oczywiście dla mnie jakieś, no nie wiem, jak byłam jeżeli miałam malutkie dziecko, to oczywiście bluzka na zmianę, bo przecież może mu się ulać, jeszcze spódnicę na zmianę, bo też mu się może ulać na spódnicę, więc po prostu zawsze obładowana, obliczona jak wielbłąd, zawsze ostatnia z domu wychodzę, bo jeszcze to, jeszcze tamto, oczywiście rodzina się wkurza, ale no to jest taka cecha jakby, z którą trochę walczę, ale też z drugiej strony ona też jest bardzo przydatna. Bo też chciałam powiedzieć, że ewolucja nie była taka całkiem głupia, że wymyśliła takie wysoko wrażliwe osoby. My też jesteśmy potrzebni, my jesteśmy bardzo przewidujący, my bardzo na przykład dobrze wyczuwamy nastroje innych, więc jesteśmy niezłymi, nie wiem, psychologami, coachami, psychoterapeutami, psychiatrami, czy w ogóle osobami, które niosą pomoc. Mamy dużo różnych takich cech, które nas samych męczą, ale postrzegane jako zaleta, możemy je jakoś tam wykorzystać, czy w służbie innym, czy no nie wiem, czy kreatywnie, tak, żeby coś tworzyć, żeby jakoś naprawiać świat. No ja sobie tak myślę trochę też z tego, co powiedziałaś, że taką zaletą osób wysoko wrażliwych, jakbyśmy się trochę cofnęli do takiej tradycyjnej wioski, jest też to, że one pierwsze słyszą, wyczuwają różne zagrożenia, mogą ostrzec innych, na przykład mają płytszy sen, więc się wybudzą, jak tam wiecie, stado lwów na nas tam poluje, czy cokolwiek, więc tak, każda z tych cech generalnie one nie są ocenne w znaczeniu, że one są jakieś tam złe, one są upierdliwe w kontekście czasami codzienności tej cywilizacji, bo one już teraz nam nie są potrzebne w XXI wieku, tak jak były nam potrzebne kiedyś, no ale ewolucja tak szybko nie zasuwa, żeby się to zmieniło, więc to się jeszcze nie zmieni przez bardzo, bardzo wiele czasu. Pewnie nigdy się nie zmieni, bo tak jak powiedziałaś, nadal mimo tego, że jesteśmy w XXI wieku, to pewne te cechy osób wysoko wrażliwych w społeczeństwie są uznawane za przydatne, tak? W pewnych zawodach, w pewnych okolicznościach takich rodzinno-społecznych. No okej. Okay. Jak ta dobra samoregulacja mogłaby takiej wrażliwej mamie hajnitka pomóc? W sensie tak wiesz, praktycznie, zaczynam się tego uczyć, zaczynam to powoli ogarniać, z czym mi będzie lepiej, tak żeby się zmotywować, zmobilizować do dokonywania jakichś zmian? Przede wszystkim będę lepiej funkcjonować na poziomie ciała i umysłu, tak? Czyli będę się po prostu lepiej czuć we własnym ciele, czuć się mniej zmęczona, taka, nie wiem, taka styrana, no bo mamy hajnitów takich, zwłaszcza malutkich, które muszą być noszone, bardzo często są bardzo takie, no, wykończone po prostu fizycznie. No i będę miała częściej lepszy humor i takie pozytywne nastawienie. Właśnie to pozytywne nastawienie jest ważne, bo wysoko wrażliwe osoby są podatne bardzo na negatywne zniekształcenie poznawcze i na takie, czyli takie postrzeganie świata w sposób taki negatywny, zagrażający. Czyli jeżeli takiej mamie hajnitka ktoś powie, czy to dziecko może nie powinno mieć czapeczki,
znaczy mamie takiej wysoko wrażliwej, to ona słyszy, ona dosłownie słyszy, jesteś fatalną matką, nie zadbałaś o czapeczkę dziecka. A jeżeli ktoś nie ma takich jakby skłonności do nadinterpretowania, do tego negatywnego zniekształcenia poznawczego, to po prostu słyszy pytanie, czy nie powinno mieć czapeczki, odpowiada, nie, ona dzisiaj nie potrzebuje czapeczki, dziękuję. I idzie dalej. W ogóle kompletnie nic mu to nie robi. Nie przywiązuje się do tego komentarza. Nie, nie mieli go w głowie przez najbliższe dwa dni. Tak. Dokładnie. I właśnie też skutkiem jest takie mniejsze mielenie wszystkiego, tak? Bo też wysokowrażliwe osoby mają skłonność do takiego przeżuwania w nieskończoność różnych sytuacji. A co ja mogłam wtedy powiedzieć? A co ona mogła mieć na myśli? Bo jakoś tak dziwnie na mnie popatrzyła. A może teraz nie będzie mnie lubiła? To jest potwornie też męczące i to dosłownie zużywa naszą glukozę, tak? Bo po prostu umysł galopuje, a my zużywamy kalorie i musimy się potem jakoś tam regenerować po takim myśleniu. To nie jest tylko tak, że my sobie pomyślimy i idziemy dalej, tylko naprawdę jesteśmy potem bardziej zmęczone i w gorszej formie. No i poza tym, co jest ważne, im lepszej jesteśmy w formie psychofizycznej, tym łatwiej i tym lepiej znosimy różne zachowania trudne naszych dzieci. Czyli jeżeli ja jestem sama zadbaną matką, taką dobrze się regulującą, to kiedy moje dziecko się kładzie w supermarkecie na podłodze i płacze, krzyczy, wierzga i naprawdę nawet nie ma jak do niego podejść, tak, bo po prostu już jest duże i nie mam siły podnieść, to czuję większy spokój niż kiedy jestem bardziej rozregulowana. No i to może być chyba najlepsza rekomendacja dla dobrej samoregulacji, bo te emocje naszych chanitków są po prostu na wierzchu i one są bardzo intensywne i my się nimi zarażamy. I im lepszej same jesteśmy w formie, tym mniej się zarażamy, tym bardziej jesteśmy w stanie jakoś włączyć tę myślącą korę nowomózgu i nie wiem, rzeczywiście zostać tym dorosłym, tym spokojnym dorosłym, który to ogarnie, nie wyjdziemy same w te emocje. Ja sobie też myślę, że warto jest powiedzieć, że u dzieci samoregulacja co najmniej do trzeciego roku życia polega na tym, że to rodzic reguluje dziecko. Tak. To nie jest tak, jak bardzo od wielu osób gdzieś z jakichś krańców internetu usłyszycie, że samoregulacja polega na tym, że noworodki i niemowlaki się potrafią same regulować. To jest absolutna nieprawda i są wyniki badań, które pokazują, że nie. Że dzieci uczą się samoregulacji poprzez to, że są regulowane z zewnątrz, potem się uczą regulować dopiero same siebie, bez pomocy dorosłego. Czyli absolutnie nierealne jest to, żeby dziecko umiało się małe samo wyregulować. I też myślę sobie w kontekście tym, o czym powiedziałaś, że przez to, że wymagające dzieci mają większe wyzwania związane z samoregulacją, to im bardziej mama jest wyregulowana, tym łatwiej reguluje jej się dziecko. Bo to nie jest tylko tak, że ja będę wyregulowana, ale na moje dziecko to nie wpłynie. Im bardziej ty jesteś wyregulowana jako mama, tym łatwiej jest ci regulować i uczyć tej samoregulacji dziecko. Nie? A to jest trudne, jak mamy właśnie te wyczerpane swoje własne zasoby. Zdecydowanie tak. No okej. Okay. To ja bym chciała, Agnieszko, jak widzę tu w komentarzach, bardzo mi się podobają te komentarze, dlatego że przy różnych stwierdzeniach się pojawia, ja też tak mam, to o mnie jakbym usłyszała. Jesteśmy podobne, po prostu. Tak, i to jest tak, myślę, to też jest bardzo ważne, bo to jest bardzo uwalniające, że słyszycie o różnych rzeczach, że to jakby nie tylko ty, ja tak mam, że nie znaczy, że ze mną jesteś nie okej, okay, ale też ważne jest to, że nad tym można pracować, że to nie jest coś, czym się jak się urodziłaś jako wysoko wrażliwa osoba i masz większe trudności, wyzwania związane z samoregulacją, to już po prostu koniec, kaplica i nie da się z tym nic zrobić, tylko można... Nie zostawaj matką w ogóle. Tak, można nad tym pracować. Ja bym chciała właśnie w kontekście pracowania nad tym, żebyś Agnieszka powiedziała dwa słowa o swoim webinarze, dlatego że wczoraj ruszyła sprzedaż twojego webinaru Samoregulacja wrażliwej matki. Powiedz proszę, co to jest i dla kogo to jest i jak to wygląda i w ogóle, tak? A ja tu wrzucam link do komentarza dla tych, którzy by chcieli się zapisać. Webinar to jest szkolenie online, takie na żywo, ale można też obejrzeć nagranie. Nagranie będzie dostępne jeszcze przez rok dla osób, które kupiło bilet. No i to będzie tak trochę jak teraz, prawda, że będę coś mówiła, tylko nie będę z Magdą, tylko będę sama, ta różnica. Ja będę opowiadała, pokazywała też slajdy i będzie można komentować, będę na te komentarze odpowiadała. No i tak jak powiedziałam, nagranie będzie później dostępne, będzie przysłane mailem. Webinar będzie dotyczył jakby tak naprawdę trzech kawałków. Po pierwsze samoregulacji, po drugie wysoko wrażliwych osób i po trzecie macierzyństwa, czyli jak to się wszystko przeplata, jak to jest, właśnie o co chodzi w samoregulacji zgodnie z metodą Self-Reg, której jestem facylitatorką,
te 5 kroków, o których będę mówiła, właśnie pokażę w kontekście wrażliwych osób i w kontekście matek. No właśnie, czyli zacznę od tego, czym jest samoregulacja, na czym to w ogóle polega, czym jest metoda self-reg, dla kogo to i tak dalej. Później opowiem o wysoko wrażliwych osobach, czym się cechują, jakie mają trudności, jakie są ryzyka związane z byciem, znaczy ryzyka, no, co im grozi, jeśli nie będą się dobrze regulować. No i potem jak za pomocą, jak na to się nakłada macierzyństwo, o ile trudniej jest matkom, mówiąc krótko, niż nie matkom. No i na końcu dłuższy kawałek o tym właśnie, jak krok po kroku regulować się, jak pracować nad tym, żeby być spokojniejszym, żeby te bodźce nam tak bardzo nie doskwierały. Powiedz, kiedy ten webinar się odbędzie i do kiedy można kupić bilety? Webinar się odbędzie w przyszły czwartek, 13 czerwca, o godzinie 21. Bilety już ruszyła sprzedaż. Bilety w niższej cenie, czyli 32 zł, można kupić do tego czwartku, do 6 czerwca, 6 czerwca, do godziny 21. I potem nie ma przeprosin, cena rośnie do 40 zł. I sprzedaż trwa do środy, tak? Czyli na dobę przed webinarem, do środy przyszłej, 12 czerwca, do godziny 21. I potem już sprzedaż zamyka, będzie można najwyżej kupić nagranie. No, tyle. Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. Oferuję też kilka, już tylko w tej chwili 4 albo 3 bilety takie premium, które oprócz samego webinaru dają też możliwość takiego spotkania online ze mną 1 na 1 przez 90 minut. I to może być co tylko chcecie. To może być konsultacja, może być 100 pytań do.